Hej wszystkim, przychodzę dzisiaj do Was z dwoma dziwnymi slajmami z Tetiego, które można podzielić na dwie kategorie. Pierwszy slime to jest slime dziwny, ale tylko i wyłącznie dlatego, że ma śmieszną nazwę, bo na pierwszy rzut oka wygląda normalnie. A druga kategoria, czyli drugi slime, to jest slime moim zdaniem obrzydliwy. A czemu, to zobaczycie za chwilę. Jeżeli dla kogoś też jest obrzydliwy, może pisać w komentarzu, że też uważa, że jest obrzydliwy. I przy okazji, jeżeli ktoś mnie ogląda i nie subskrybuje, to może w tym momencie zejść na dół, kliknąć czerwony przycisk z napisem subskrybuj, żeby stał się szary. I jeżeli chcecie dostawać powiadomienia o moich filmach, to możecie też kliknąć dzwoneczek. Serdecznie zapraszam. No, więc tak. Pierwszy slime wygląda w taki sposób. Jest to, no jak mówiłam, zwykły slime. Tylko, że kolorowy, jakby dwa osobne slajmy zamknięte w małych takich kuleczkach, co można wsadzić w automacie, gdzie się wrzuca złotówkę albo 5 zł i wyskakuje Wam jakaś tam kuleczka z jakąś tam rzeczą. A czemu jest dziwny? Ponieważ nazywa się to kupa jednorożca. Tak, kupiłam kupę jednorożca za 8 zł. W sklepie Teddy. No. Opakowanie Wam pokażę, jak już będę otwierać tego slajma, jak on wygląda z bliska i tak dalej. Więc tak, następny slime wygląda w taki sposób. Moim zdaniem dlatego jest obrzydliwy, ponieważ jest tu żaba. Tu gdzieś jest ikra z żaby, czy jajeczka, nie pamiętam, jak to się mówiło. On też kosztował 8 zł. Jest to water slime, a tamten slime, mam nadzieję, że to jest stretchy slime, bo się nie przelewa jak water. Ten o. Mam nadzieję, że to jest stretchy slime. No to tak. Może ktoś usłyszał? No przelewa się. Teraz chyba tego nie zobaczycie. Na przybliżeniu zobaczycie. Więc tak, zapraszam Was na test. Widzicie, slime jest zapakowany w dwie małe, przezroczyste kuleczki. Dzisiaj otworzę jedną taką kuleczkę, a drugą, jeśli będziecie chcieli, dam na rozdanie. Muszę iść po nożyczki. Więc otwieramy pierwszą kuleczkę. I wreszcie udało mi się ściągnąć tą folię. A tą drugą kuleczkę, jeżeli będziecie chcieli, jak już mówiłam, dam na rozdanie. A jak na razie daję ją na bok. A teraz przechodzimy do testu i sprawdzamy, co to za slime. Slime przyjemnie pachnie, jest to stretchy slime, ale niestety slime jest twardy i przy zabawie, gdy się go rozciąga, stawia opór. Nie wiem, czym jest to spowodowane, ale sądzę, że dostało się tam powietrze, albo po prostu slime taki był. Niestety slime przy dłuższej zabawie staje się jeszcze bardziej twardy, przestaje się rozciągać, a kolory zaczynają się mieszać. Pozytywną cechą tego slajma jest to, że ładnie pachnie i ładnie wygląda. Ale niestety negatywną jest to, że slajm po dłuższym czasie staje się bardzo twardy i nie chce się rozciągać. Dlatego dostaje ode mnie ocenę 2 na 5. Drugi slajm jest zapakowany w okrągłe plastikowe pudełko. Teraz ściągam folię i sprawdzamy slajma.
Jest to zwykły water slime, ma lekki zapach, który nie jest drażniący. Teraz lepiej widać tą żabę i jej ikrę. Żaba jest gumowa. Miała na łapce jakąś niedoskonałość, którą można było oderwać, więc jest ok. Żaba się rozciąga. Sądzę, że ta zabawka jest dobrze wykonana, mimo że miała jakąś tam niedociągłość. Dla tej żaby jest to kawałek plastiku otoczony twardszą galaretką. Wygląda to trochę jak nasiona chia. Nie przepadam za water slime'ami, ale ten slime jest w porządku. Nie śmierdzi, nie brudzi rąk, nie klei się, więc jest ok. Moja ocena tego slime'a jest to takie 4 na 5.